the work of this morning. This is the typical work of the wake session. What's up? We start all together the warm up. Coach. Pian. 9.02. Vale solo il mio orologio. Only my watch. Every time only my watch. Sempre. Sempre solo il mio orologio. Pozostała grupa, czyli ci nieprzyjmujący, idzie na siłownię. Następnie po skończonym treningu przychodzi tutaj trzech rozgrywaczy, żeby ćwiczyć. Jest już z nami Paweł Wojcki, który był teraz dwa dni chory. Zobaczymy, w jakiej jest kondycji, od tego będzie uzależniana jakaś tam już długość i intensywność tego treningu. Tak samo po swoim skończonym treningu siłowym na hale wracają środkowi i będą przede wszystkim ćwiczyć drugie odbicie, wystawę zarówno palcami, jak i dołem. Wierzymy, że to jest taka ważna umiejętność w dzisiejszej siatkówce. One thing very important. Okay, guys, I repeat another time. There is 1,000 to wait for to teach the reception. Jest 1000 różnych szkół, jeśli chodzi o przyjęcie, natomiast według Andrei najważniejsza jest liczba powtórzeń i żeby zrobić postęp w przyjęciu, należy jak najwięcej dotykać piłki, czuć piłkę i jak najwięcej odbijać. Dlatego będziemy trenować na dwóch boiskach, na jednym boisku na maszynie zagrywka z wyskoku, na drugim boisku zagrywka flota. Ważna jest ta ilość powtórzeń i zawodnicy powinni przynajmniej przyjąć 160 piłek na takie jednostce treningowe. Just explained that for the reception, the jumps, service, no, the movement that we have to do is not too much because we don't have time. And I insist too much that there is, I don't know what is the name in English, this movement, a fond. Musicie fond in polacco. Side step. Perfetto. Today I learned one new word. One side steps. Okay? Only one side steps. No more. Left and right. This is the idea. I like, come si chiama la scherma? Scherma è fencing. Like fencing. I explained to the guys sometime, like fencing, that you have to know. Go quickly in this direction, no? It's the same, quickly and quickly. Two movements, the ball in front of you. Jeśli chodzi o przyjęcie zagrywki w wyskoku, to tak, w dzisiejszej siatkówce jest bardzo mało czasu na podjęcie jakiejś reakcji, dlatego przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby przyjmować wszystko na zasadzie tego właśnie wypadu na jedną czy na drugą stronę. Podobnie jak jest właśnie w szermierce i starać się utrzymywać cały czas piłkę przed sobą. With the other guys, the flot, in this moment I work a lot over the arms, over the shoulder in protection of the ball. Jeśli chodzi o przyjęcie flota, to przede wszystkim najważniejsze będzie układ rąk, praca nad układem rąk, nad barkami i nad tym, żeby nie trzymać łokci przy brzuchu, tylko żeby łokcie były cały czas odłączone od brzucha. Mamy w tej chwili Michała Winiarskiego, który jest takim najlepszym przykładem technicznym i tutaj trener jakby chce zrobić wszystko, żeby ci pozostali zawodnicy podłapali od niego tą technikę przyjęcia. Mamy teraz tutaj Krzyśka Wierzbowskiego, który właśnie ma taką tendencję, że bardzo często trzyma łokcie blisko brzucha. W tej chwili zaczął nad tym pracować. Tak samo nad ruchem rąk, nad ruchem barku, nad ruchem ramienia. I przede wszystkim nad płynnością ruchu rąk, bo ten ruch rąk jest w tej chwili najważniejszy. Troszeczkę takim innym przykładem jest Paweł Zatorski, który również trzyma łokcie blisko brzucha. Natomiast to jest jego własna, jakby osobista technika. Natomiast dobrze jakby współwracając ciałem, ma taką własną technikę przyjmowania i efekty są bardzo dobre, jest bardzo dobrym przyjmującym. Dlatego tutaj nie do końca jest jakby sens zmiany tej techniki, zmiany ułożenia sposobu przyjmowania flota przez Zatora. Celem Michała Kubiaka przede wszystkim jest teraz praca nad rękami, nad tym, żeby ręce były proste w łokciach,
żeby tą pracą barkiem jakby ochraniał piłkę, kontrolował cały czas lot piłki. W poprzednich jakby sezonach reprezentacyjnych pracowaliśmy nad nogami, natomiast w tej chwili przede wszystkim skupiamy się w jego przypadku tylko i wyłącznie nad pracą rąk. Some example, no? But basically, I just speak with the guys about the techniques, and the guys knows what is my idea. Sometimes it's only necessary that I look the guys. No? I look Christian, I said, I put the... Tak jak tutaj mówiliśmy, bardzo ważne jest to, że podczas treningu podpowiadać, korygować, cały czas tworzyć te pozytywne nawyki, ale i tak w konsekwencji najważniejsza będzie ta liczba powtórzeń. I przyjęcie jest w tej chwili tak ważnym elementem, że jest podstawą w ogóle do jakichkolwiek tutaj rozmów o siatkówce i w tym momencie, jeżeli chcemy mieć na przykład dobry atak po przyjęciu, dobry side-out, to musimy pracować przede wszystkim nad przyjęciem. For the world, no? If you are interested in to the wake section, I think that it's better to divide a little bit, no? 5-5-5, no? It's longer, because basically it's longer. Maybe 5 one time, 5 second time, 5 third time. And you go, you can go with me, or maybe in the gym for the wake session. You make the group. Seba. I said you job. Przydał ci się zobaczy. See? Vedi che prima eri più vecchio, no? Because before Seba was more older, said okay, you are older, now you are most younger. Okay, dai. Gruppi da 5, eh? 5-5-5, like this, and you go, you decide when you want to go in the start of the session, and basically it's enough if you want to look the you make what you want. No, basically the door is open and only because we are a lot of players in the gym, no, and it's not easy to stay, no, but I think that like this is possible to do. Dobrze by było, żebyście się podzielili na takie grupy pięcioosobowe i jakoś tam w czasie sobie ten trening cały rozplanowali, bo jest trochę chłopaków na siłowni i nie do końca będzie dużo miejsca, także najlepiej, żebyście się podzielili na takie właśnie grupy pięcioosobowe, około pięcioosobowe. The question is, they are not, the opposites are not practicing after weights because normally they never practice after weights, or no, because they are injured right now. No, not like this. I prefer that sometimes the opposite have one weeks schedule more bigger than the other players. No, some atakujący mają cięższą siłownię niż pozostali. And I don't want to use it for this reason. But Bartek Krzysiek for sure come here. Tu praca nad ręką, Bartek Krzysiek. Nie miał... No, Boczek, no, because it's Boczek spike, 1,000 ball the last week, 1,000 ball this week. You know, I prefer that the guys make the session weeks, it's very important. Także no, najważniejsza jakby jest tutaj dla nich ta sesja siłowni i raczej nie będą tutaj trenować gdzieś tam na hali. Są bardziej obciążeni. It's very important for the setter after the wakes, no, for to, no, the setter after the wakes is better that start to touch the ball for the practice of the afternoon, for sure. And the middle blocker, because also is one important thing, the second touch of the middle blocker, we have time to do. Ważne jest to, żeby rozgrywający przyszli po siłowni i troszeczkę poodbijali, poczuli tę piłkę, szczególnie w kontekście tego treningu popołudniowego. Natomiast to samo się tyczy środkowych, jeżeli jest na to czas i możliwość, to tak samo należy wykorzystać, tak samo po to, żeby polepszać te swoje umiejętności tego drugiego odbicia, wystawa palcami i dołem. Okay. To the libero, but depends, no? With the setter, I said, if you have Marcin Muzonek, you can put the ball to Marcin Muzonek. If you have maybe Peter Novakovsky, also Peter, not bad, no, in the setter. Like, I prefer generally the setter. No, okay. Working progress. But okay, Marcin for sure. Marcin, but the idea that I have every time, not one closed rule, no? That every time to deliver. Because for example, no, with Lucas Di Gaudio, is when he come here with me after Trento, no, in Trento there is Radostovci, there is the rule, no, like stand, move, every time the ball to the liver, every time. It's not like this. Come on, if
there is one easy ball and one middle block is like this, you can put, you can pass the ball to the middle block. Czyli jakby... If there is a Gregor that has to set the ball, Gregor Kozok is better than to the lead. Znaczy, mniej więcej tak podsumowując to wszystko, jakby, jakby tym pierwszym podstawowym wystawiającym na boisku, jeżeli nie wystawia rozgrywający, jest libero. Natomiast tak samo nie ma żadnych zakazów ani jakichś tutaj, nie wiem, obaw, żeby środkowy wystawiał piłkę. Jeżeli tak samo jest w stanie wystawiać piłkę, piłka jest w takiej komfortowej dla niego sytuacji, tak samo wystawia piłkę. Natomiast jakby tym pierwszym jest libero. Że sobie trzeba była po prostu zasada. Była sztywna zasada, że zawsze jeżeli rozgrywający na przykład broni, to ma kierować piłkę w stronę libero i wtedy libero wystawia piłkę. Natomiast tutaj nie ma takiej sztywnej zasady, takiej, której się damy zawsze trzymać. Okej, jeżeli jest możliwość, to wystawia libero, ale tak samo środkowi mogą śmiało, spokojnie wystawiać.